Temat pleksa. Pleksa jest materiałem, który wielu osobom spędza sen z powiek i nie wiedzą czym i jak to przeciąć. Lecimy dalej z tematem brzeszczotów z firmy Wolfcraft. Żeby tutaj prawidłowo przeciąć pleksę, czy to w miarę cienką, troszkę grubszą, bądź już całkiem taki zdrowy kawałek. Tutaj mam dla Was dzisiaj takie dwa typy brzeszczotów. Jeden zestaw, jest to brzeszczot o numerze 238200 oraz brzeszczot o numerze katalogowym 2652. Tak to występuje w katalogu Wolfcrafta, ale ja tutaj zauważyłem pewną rzecz, która tak na dobrą sprawę, te dwa numery katalogowe różnią się między sobą tylko tym, że w tym blistrze są dwa, a w tym blistrze jest ich pięć. Ale to są te same brzeszczoty. Dobra, troszkę danych technicznych i teraz tak, numer 2382. Drewno iglaste, płyta wiórowa, płyta stolarska, MDF, szkło akrylowe, czyli pleksa. I właśnie pleksę będziemy dzisiaj tymi brzeszczotami cieli. Zobaczymy, jak ona sobie z tym poradzi. Cena za dwie sztuki tego na Allegro znalazłem. Allegro, Almar i Lange Łukaszuk. To jest 15,60, 15 i 16,97. Lange Łukaszuk znalazłem najdrożej, ale przypominam, nie współpracuję z żadnym z tych trzech sklepów, które przed chwileczką przedstawiłem. Po prostu znalazłem to jako pierwsze. Materiał HCS, stal węglowa narzędziowa to jest. Gładkość cięcia jest od 8 do 45 mm. Producent nas zapewnia, że to ma być czyste cięcie. Zobaczymy, na ile cięcie czyste będzie właśnie na tej pleksie. Co do tego drugiego blistra, gdzie jest 5 sztuk, tutaj jest praktycznie to samo. Cena jedynie się różni i znalazłem je tylko i wyłącznie na Amazonie. Tutaj macie 52 zł za taki komplecik. I na blistrze zbiorczym tutaj mamy jeszcze zaznaczony Long Life. Kurwa, powinno długo ciąć. Długo. Brzeszczoty ogólnie dostajemy w takich fajnych plastikowych pudełeczkach. Tutaj musimy sobie jedynie ten kartonik obciąć i możemy to wrzucić sobie do skrzynki bądź jakiegoś systajnera z naszej wyżynarki, jeżeli takowy posiada. Także to tyle pitolenia, jeżeli chodzi o same dane takie teoretyczne. Przechodzimy do cięcia. Ja maszynę mam już przygotowaną, więc tniemy. Do pleksy oczywiście nie stosujemy podcinaka. Zostawiamy maszynkę w pozycji 0 i robimy pierwsze cięcie. Nasze pierwsze cięcie zrobione. I tak ono się prezentuje. To jest góra, a z tej strony mamy dół. Dobra, ale żeby to bardziej zobrazować, bo nie wiem, tutaj to będzie ciężko wyostrzyć. O! Ciekawie, nie? Na drugi test weźmiemy sobie taki kawałeczek pleksy. To jest taka duża płyta, która była przecięta tutaj z krawędzi frezem. A my ją teraz przetniemy z tej grubości. To jest 10 mm.
Tak nam wyszło drugie cięcie. Od góry i od dołu nie mamy również żadnych wyszczerbień. I jeżeli sobie brzeszczot poprowadzimy odpowiednio płynnie, bez ruchów na boki maszyną, wyjdzie nam również taka fajna powierzchnia. To zrozumiałe jest, że jest zmatowiała, ale wyszła całkiem ładnie. Tutaj z maszyny, o, z tej strony było frezowane i ona też jest zmatowiona. Także jeżeli zastanawiacie się, czym ciąć, no to macie pewną odpowiedź. Ale lecimy z tym trzecim, najgrubszym kawałkiem, tym. I on jest o grubości 20 mm. No, tutaj już. No właśnie. To już jest dosyć dużo, te 20 mm, bo zobaczcie, co się stało. Pleksa w pewnym momencie osiągnęła temperaturę krytyczną i zaczęła się delikatnie topić. Przecięło, ale zrobimy to jeszcze raz na mniejszych obrotach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz mieliśmy maszynę na maksymalnie 2900 obrotów. Zmniejszymy to do trójki. Połowę mniej. I zobaczymy. W zasadzie nie ma różnicy, czy to będzie maksymalny zakres obrotów, czy minimalny. Tutaj jednak dużym problemem jest to, że brzeszczot jest dosyć szeroki i to on zagrzewa nasz bok materiału, który się później przykleja. Widzieliście w pewnym momencie, że mi wyżynarka podskoczyła, zaczęła podskakiwać. Wystarczy ją delikatnie popchnąć do przodu, żeby ona ruszyła. No i tutaj dał ten brzeszczot radę, ale to jest jednak już dużo, 20 mm. I no tutaj jednak no nie do końca jestem z tego zadowolony, powiem wam szczerze. Chociaż powierzchnia i z jednej i z drugiej strony jest równiutka, nie jest nigdzie poszczerbiona, tylko że troszkę się to wszystko klei ze sobą, no i mniej wprawieni mogą się troszkę wystraszyć, że takie cuda się tutaj dzieją. Dobrze, moi kochani, krótkie podsumowanie. Zaczniemy od samego końca. Widzieliście, jak to wszystko wyszło. Nie do końca się spodziewałem, że mi się to tutaj ta pleksa zagrzeje, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że nie każdy z was jednak ma dostęp do aż tak grubej pleksy, bo o 20 mm. Zresztą jakby nie było, w takich dużych płytach to kosztuje straszne pieniądze i ja mam to akurat nie od siebie, z pracy to są odpady do wyrzucenia. Tak sobie pomyślałem, że się przydadzą właśnie do takiego testowania różnego. Najbardziej popularną pleksą jest pleksa, tutaj akurat nie jest, 5 mm. Ona, tutaj brzeszczot wpisał się, można powiedzieć, idealnie. Cięcie jest, można powiedzieć, wręcz perfekcyjne, bo nie ma żadnych wyszarpań, nie ma kompletnie nic. Tutaj z jednej strony widać, tutaj widać cięcie po laserze. Tutaj mamy cięcie z tej mojej wyżynarki, z tego brzeszczotu. Także no, można powiedzieć, że jest ok. Zostaw komentarz pod filmem,
jak Ci się podobało. Ja zapraszam Was na moje poprzednie testy z brzeszczotami. Zapraszam na następne filmy, które powstaną i czytajcie opisy pod filmami, gdyż tam zawiera się często dużo informacji, które później dorzucamy. Tyle z mojej strony. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Rafał z kanału Olo76. Bez pitolenia. Ciao. Pamiętajcie, pleksę macie czym ciąć.